pan profesor Leszek Pancerowicz. Dobrze mieć drobną korektę ostatnio przez wzięcie na jazdę na rowerze. Oraz staram się wykorzystać z windy. To wszystko to bardzo dobre ćwiczenie, które proponuję też innym korzystać. Łącznie mamy półtorej godziny, nie mam zamiaru mówić przez półtorej godziny, uspokajam. Gdzieś te 30-35 minut, a reszta należy do Państwa. Przypuszczam, że co więcej, wiem, że macie dużo pytań i uwag. Więc zacznę prezentację. Państwa, w nauce są różne podziały na dyscypliny, ale najważniejsze są problemy, które czasami przekraczają granice dyscypliny. Są takie nauki, które są metodowe, statystyka, matematyka, że żeby je rozwijać, nie trzeba patrzeć na świat realny, bo one mają swoje światy. Ale ekonomia, nauki, ścisłe, fizyka i tak dalej, muszą patrzeć. I problemy identyfikuje się przez obserwację świata, a nie zaczyna się od abstrakcyjnych rozważań. Jakie są, podam Państwu dwa przykłady niezwykle ważnych faktów. Otóż po pierwsze można znaleźć kraje, które niegdyś startowały z tego samego poziomu dochodu na głowę, a po kilkudziesięciu latach poziom życia się zdecydowanie zróżnicował. Najbardziej drastyczny przykład to są dwie Korea. Korea Północna i Korea Południowa. One były obie rozpaczliwie biedne jeszcze w latach 50. i 60., a potem coś takiego się stało, że Korea Południowa ruszyła bardzo szybko do przodu, a Korea Północna nie. I w efekcie w roku 2005 Korea Północna miała tylko 5% czy 7% dochodu na głowę Korei Południowej i milion ludzi zmarło, a ponadto wszyscy żyli w strachu. Mniej drastyczny przykład, ale też pouczający, dotyczy Polski i Hiszpanii. W 1950 roku mieliśmy podobny poziom naboru mieszkańców. W 1990 mieliśmy mniej więcej 42% dochodu hiszpańskiego. Czyli straciliśmy bardzo dużo dystansu. Te same wnioski można wysnuć z porównania na przykład Czech, czy dawnej Czechosłowacji i Austrii. Przed wojną, przed II wojną światową Czechosłowacja była przeciętnie bogatsza. Po II wojnie światowej to się kompletnie odwróciło. Pytanie, które jest bardzo ważne, bo najważniejsze w naukach społecznych, to jak wyjaśnić takie drastyczne różnicowanie się poziomu życia w różnych krajach. Oczywiście na pierwszym poziomie wyjaśnienia można wskazać, na jakie czynniki ekonomiści wiedzą, co z zatrudnieniem i co z wydajnością pracy. I to nie jest zatrudnienie, to nie różnice w zatrudnieniu, czy w dynamice zatrudnienia różnicują poziom życia. To drugi czynnik. Tempo przeciętnej wydajności pracy, za którym kryje się produktywne czy nieproduktywne inwestycje i przede wszystkim systematyczne inwestycje. Ale co się kryje u podłoża różnic tych czynników? Tu docieramy do zasadniczego tematu, wokół którego jest wiele nieporozumień, między innymi pojęciowych. No, mówiąc żartobliwie, jest moja taka mała tablica Mendelejewa. Oczywiście żartobliwie. Otóż macie u góry główne zmienne. Demokracja, prawo obywatelskie, praworządność, wolność gospodarcza. Można dodać jeszcze miejsce budżetu gospodarce. A z dołu, z góry na dół macie te strony systemów instytucjonalnych, które są wyodrębnione poprzez nadanie określonych wartości tym zmiennym, tak, czy stanów. Otóż my nie możemy się obejść bez tych terminów, jak demokracja, prawa obywatelskie, praworządność, wolność gospodarcza, ale one przez ogromną większość ludzi nie są ściśle rozumiane, bo im się nadaje różne znaczenie. No i na przykład możecie usłyszeć, że najlepsza demokracja jest w Rosji za Putina. Ona nazywa się suwerenna. A Polska do 89 roku też miała demokrację. Ona się nazywała ludowa.
Czyli to zamieszanie częściowo wynika z manipulacji robionych przez polityków w ustrojach niedemokratycznych czy autorytarnych. Częściowo z tego, że niektórzy filozofowie lubią nadawać nowe znaczenia już utartym słowom. Są szkodnikami. Bo kiedy my możemy w ogóle się porozumiewać? Wtedy, kiedy wiemy, co znaczy dane słowo. To znaczy, jaki ma odpowiednik w niewerbalnej rzeczywistości. To się nazywa znaczeniem polityki, denotem. I dlatego na przykład w Polsce jest czysto werbalne, a nawet słabe poparcie do tych wielkich wartości, bo wielu ludzi nie rozumie co to. Nawet wykształcone. Także nie jest pedanterią próba określenia znaczenia tych fundamentalnych terminów, z którymi się spotykacie 10 razy dziennie. Ale czy rozumiecie? Czy czujecie? No dobra, to bardzo szybko. Państwa, jeśli chodzi o demokrację, to najlepiej ją zdefiniować jako pewien sposób wymiany ludzi władzy państwa. Tak, dlaczego taka wymiana jest potrzebna? No chociażby dlatego, że wszyscy umierają. Nawet dyktatorzy umierają, a czasami trzeba wymienić wcześniej. No więc to demokrację zwykle pojmuje się jako przeciwieństwo monopolu politycy, to znaczy jako otwartą rywalizację o opozycję w państwie. No zresztą ta definicja pochodzi od wybitnego austriackiego ekonomisty Józefa Schumpetera. Jeżeli nie ma tego mechanizmu, to musi być jakiś inny mechanizm. No bo zawsze trzeba wymieniać ludzi władzy, chociażby z przyczyn biologicznych. A więc jakie są alternatywne mechanizmy? Przez wielkość historii ludzkości było dziedziczenie. Rodziny. No i gdzie współcześnie mamy dziedziczenie władzy w państwie? No gdzie? Bardzo dobrze. Korea Północna, trzecie pokolenie, Kuba, starszy brat, umarł młodszy brat, który ma 80 lat, przejął władzę, potem jeszcze ktoś nieco młodszy i tak dalej. Natomiast nie ma dziedziczenia Wielkiej Brytanii, bo królowa brytyjska nie ma żadnej władzy. Dlatego jest bardzo popularna. Dziedziczenie mamy w Arabii Saudyjskiej, mamy w Rzeczy Kanata Arabskiej. Więc to jest to. Trzeci model, który został wynaleziony przez bolszewików na czele z Leninem, polega na tym, że wprowadza się organizację o nazwie partia, która nie jest partią w normalnym, demokratycznym znaczeniu, a jest superstrukturą, jest związkiem zawodowym władzy, który przenika wszystkie inne instytucje i szef tej partii jest jednocześnie formalnie lub faktycznie, tylko faktycznie szefem państwa, skromnie nazywa się zwykle sekretarzem. Chowano do tego czasami pierwszy sekretarz albo generalny sekretarz, tak? Bo to znaczy, że to jest dyktatura jednej partii. Bo jeżeli jest rywalizacja, to ona jest skryta, niejawna, zwykle i w ramach jednej panującej organizacji. I ten ustrój utrwalił się jeszcze rozpowszechnie w wielu krajach. On, jak się okazało, dobrze zapewniał panowanie jednej organizacji. Nie zapewniał dobrego rządzenia, ale zapewniał panowanie. To organizacją, która monopolizuje władzę w państwie, może być armia. Na przykład w Egipcie. Może być też taka organizacja prawie quasi-teokratyczna, jak w Iranie. A jak o Lachowie, tak? Ale zawsze jest ten sam model. Jest jedna panująca organizacja w kraju i szef tej organizacji, główny ajatollah lub główny sekretarz jest bossem. I nie ma wyborów. Są wybory, ale są fikcją oczywiście. Bo nie ma wyborów. Okej, okay, no i co jeszcze może być? Może być losowany. Tak było w starożytnych Atenach. Być może losowanie trzeba przywrócić i to byłby lepszy rezultat niż taka paskudna rywalizacja polityczna. Nawiasem mówiąc, są współcześni politolodzy, którzy poważnie się nad tym zastanawiają, przynajmniej w części. Na przykład w krajach anglosaskich, jak się podejmuje orzeczenia w sądach? Jest jury. I się losuje tych ludzi.
normalnej populacji w założeniu, że oni coś takiego wniosą, czego być może nie wniosą tylko zawodowi prawnicy. No, no może coś z legislacją, ale to na zasadzie dygresji. Czyli jeżeli nie ma demokracji w sensie otwartej konkurencji, polegającej na wolnych wyborach, regularnych i uczciwych, to znaczy takich, że jeśli opozycja przegrywa, to dlatego, że jest słabiej zorganizowana, ma gorszą kampanię, a nie dlatego, że ogranicza się jej możliwości, jak w Rosji. No więc jeśli nie ma tak pojmowanej demokracji, to, to trzeba mieć albo monarchię dziedziczną, albo władzę jednej organizacji, z czego Polska wyszła. Raz upadł socjalizm. Władza monopartii to była istota systemu politycznego wynalezionego przez Lenina, a następnie, co nie każdy wie, prowadzonego przez Mussoliniego w włoskim faszyzmie i wszystkich teraz, że jedna rządząca. Jeżeli chce się mieć demokrację, to muszą być spełnione określone warunki. I to jest zasadnicza sprawa. To jest jak gdyby konstrukcja ustroju. Po pierwsze, jeżeli demokracja jest otwartą konkurencją jawną, to musi być możliwość konkurowania. To znaczy muszą być rozległe prawa obywatelskie. Takie, które traktujecie jako oczywiste, to jest szczęśliwe pokolenie, a my nieco starsze pamiętamy, że to od niedawna. Wolność słowa. Wolność zrzeszania się, czyli organizowania się dla różnych celów, nie politycznych, ale także nie politycznych. Wolność demonstrowania się, wolność religii, to obejmuje wolność od religii. Bez tego nie ma możliwości konkurowania, czyli nie ma demokracji. A jeżeli się to zawęża, to zawęża się konkurencję, czyli podważa się demokrację. Trzecia rzecz, niebywale ważna, i niedoceniana przez wielu, to się nazywa różnie praworządność, państwo prawa, to jest pewna zmienna. To znaczy przebierająca różne wartości. Powiedzmy, przeciętnie na Zachodzie mamy praworządność. Co to znaczy? Nie wystarczy abstrakcyjna definicja. To znaczy, że są pewne organizacje, bez których nie ma praworządności. Po pierwsze jest kontrola legislacji. Przez sądy konstytucyjne czy trybunały, to nawiasem mówiąc jest wynalazkiem amerykańskim w początku XIX wieku. To ma zapobiegać czemu? Temu, żeby nie było ustaw sprzecznych z najważniejszymi punktami konstytucji, a najważniejsze punkty konstytucji to są prawa człowieka. Podstawowe prawa człowieka, które trzeba odróżniać od praw socjalnych, czyli damy więcej, nie, wolności. Indywidualne wolności. Po drugie, czyli ta pierwsza kontrola nad jakością legislacji ma zapobiegać temu, żeby nie było złych praw, na przykład dyskryminujących różne grupy, albo ograniczających wolność, rozmaite wolności w stosunku do tego, co jest zagwarantowane w konstytucji. Ten amerykański wynalazek upowszechnił się we wszystkich krajach demokratycznych. Czyli tworzenie, ale oprócz tego jest kwestia interpretowania i egzekwowania prawa. Uchwalonego prawa i tu docieramy do niezwykle ważnego problemu niezależności i fachości wymiaru sprawiedliwości. Mamy dwie części wymiaru sprawiedliwości. Jeden po angielsku nazywa się criminal justice system. Chodzi o sprawy, które nazywa się z mocy kodeksu karnego przestępstwa. I tutaj jakie są kluczowe organizacje? Służby specjalne, niekiedy policja, prokuratura, sąd. A drugie to się nazywa cywil, czyli cywilne, gdzie nie ma policji, nie ma prokuratury i one rozstrzygają spory różnego typu. Pomiędzy prywatnymi podmiotami. Oprócz tego jest prawo administracyjne w niektórych krajach, które rozstrzyga spory pomiędzy obywatelem a różnymi organami administracyjnymi. Państwa, co wiadomo ponad wszelką wątpliwość stałego doświadczenia nowożytności? Demokracje mogą trwale istnieć tylko wtedy, kiedy wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza ten kryminał, jest niezależny od rządzących polityków.
Nie ma wyjątków. Jeżeli wymiar sprawiedliwości staje się kontrolowany przez rządzącą grupę, która się trwale zadawia w państwie, to prędzej czy później nie ma możliwości rywalizacji. Prostego powodu. Można zastraszyć. Albo można skreślić niewygodnego kandydata. Jeżeli przyglądacie się należy temu, co na przykład się dzieje w Rosji, to macie jaskrawą ilustrację. A mianowicie ta władza już autorytarna czy dyktatorska, czyli władza Putina i jego dworu, to by zdecydowała, że skreśli pewnych kandydatów do wyborów Moskwy. W odpowiedzi na to niezwykle dzielni Rosjanie zaczęli demonstrować. W reakcji na to policja brutalnie ubiła ponad 1000 osób i aresztowała. Prokuratura oskarżyła, a sądy skazały. Między innymi skazali jakiegoś znanego aktora na 3,5 lata więzienia, a sąd powiedział, że dlatego, że naraził na cierpienia moralne policjanta, który wykręcił mu bank. To jest sprawiedliwe. W systemie, który jest opanowany przez jedną grupę czy jedną organizację. I teraz, jeżeli ktoś sądzi, a ma ku temu podstawę, że demokratyczny wybór władz jest lepszy niż te alternatywne rozwiązania, to powinien jak oka w głowie strzec niezależności wymiaru, a także praw obywatelskich. No i widzieć te elementarne powiązania. Się rzucają w oczy, że się tylko przejrzeć. Znaczy przejrzeć się precyzyjnie zdefiniuje. Dobra. Czwarta zmienna dwugolność gospodarcza. Można powiedzieć, że mamy takie dwa krańce. Na jednym krańcu jest Korea Północna. To znaczy kompletna centralizacja, a próba prywatnej działalności jest przestępstwem, za które się karze. Obozy. Pamiętajcie, że w Polsce jeszcze za Gomułki skazano na śmierć człowieka, Mędra Wawrzecki, który podejmował jakieś nielegalne w świetle socjalistycznego prawa transakcje między. Na śmierć. I to wykonano. I to był ten dobry Gomułka. A pomyślcie, co się dzieje w Korei Północnej. To jest jeden kraniec. A drugi kraniec, no to powiedzmy to, ten zakres wolności gospodarczej, które jest na przykład w Irlandii, w większości krajów Zachodu z różnymi, z pewnymi różnicami, ale generalnie co to znaczy duża wolność gospodarcza? Prywatna własność przedsiębiorstw. Najbardziej brutalnym ograniczeniem wolności gospodarczej jest nacjonalizacja przedsiębiorstw. W Polsce nazywano niekiedy polonizacją. Dlaczego? Dlatego, że nie chciało prawie żadnych przepisów. Wystarczy przez telefon dać polecenie, że jak Kaziu tego nie zrobisz, to nie będzie długo prezesem. Na tym się zresztą opierał socjalizm, gdyby monopol własności państwowej. Nie potrzeba było szczegółowych instrukcji. Wystarczył telefon. Wystarczyła kontrola personalna, która nazywała się nomenklatura. Czyli własność państwowa zawsze wiąże się z kontrolą personalną nad menadżerami. A w konsekwencji ma się kontrolę nad firmami. I to jest najbardziej. A po drugie, jeżeli się narzuca różne regulacje, zwykle to dotyczy rynku pracy i inne, ogranicza się wtedy zakres wolności i ogranicza się zwykle zakres konkurencji. A bez rynkowej konkurencji nie ma innowacyjnej gospodarki. To jest jedna z tez, która ma bardzo mocną podstawę empiryczną. Dobrze, i teraz, czyli mamy te cztery. Teraz dochodzimy do różnych typów ustrojów. Jaka była cena zasadnicza, czy pierwotna ustroju, który w Polsce padł w 1989 roku? Brak wolności gospodarczej. Czyli centralizacja władzy, zastąpienie własności prywatnej monopolem państwowym, a swobodnych transakcji rynkowych nakazami rodzinnymi. Tak wszędzie było. Na tym polegał system. To wystarczyło, żeby nie było żadnych innych wolności. W tym sensie to była cecha pewna decydująca. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli wszystko jest państwowe, to całe społeczeństwo może być kontrolowane przez rządzącą grupę, bo nieposłusznych można wyrzucić, a posłusznych nagrodzić. Małym Fiatem,
mieszkania i tak dalej. To już wystarczało. Ale była też inna przyczyna. Mianowicie, jeżeli nawet na początku wyobrazić sobie, że jest demokracja i dbanie o państwowianą gospodarkę, to że to może się utrzymać. Nie. Taka gospodarka źle działa wszędzie i po pewnym czasie część ludzi domagała się liberalizacji. I legalizacji własności prywatnej, jeżeli by się przebili, nastąpiłoby stopniowe przechodzenie do gospodarki kapitalistycznej czy rynkowej, a jeżeli by się nie przebili, to byłoby koniec demokracji. Co my wiemy o socjalizmie? Że to był najgorszy nowoczesny ustrój poza nazizmem. Nazizm ze względu na głównie to, co robił z Żydami, z Grzesią, morderstwo skierowane na zewnątrz. To był niesłychany terror wewnętrzny. I że zawsze skazywał kraje bez wyjątku, bez żadnego wyjątku na zacofanie, na kłamstwo i na ucisk. I nie mógłby się utrzymać bez zastraszania. A dlaczego 90% ludzi w socjalizmie głosowało? Chociaż wiedzieli, że to jest fikcja. Bo się bali nie głosować. I nie można ich winić. Po co się narodzi? Można na to myśleć zastanawiać, dlaczego w Polsce, kiedy mamy demokratyczne wybory, to głosuje 50% góra, a duża część młodych, moim zdaniem, haniebnie sformułuje się na to, że oni są apolityczni. Znaczy, że oni są ponad tą brudną polityką i oddają miejsca najgorsze. Wtedy, kiedy zwłaszcza trzeba bronić podstawowych wartości. To jest taki zarozumiały, ignorancki smog. Demokracja wymaga obrońców. Jaką mamy mieć w Polsce demokrację, jak tyle ludzi nie głosuje? Jak? Mamy wynaleźć demokrację bez demokratów? Czyli bez głosujących? Czyli ten ustrój, z tego ustroju wyszliśmy. Proszę Państwa, są inne ustroje, które pomina, możemy do tego wrócić. Chcę tylko powiedzieć, są różne kapitalizmy i najbardziej atakowany jest kapitalizm najlepszy. Jaki jest najlepszy? To jest stwierdzenie empiryczne, które można sprawdzić. Taki jest bardzo szeroki zakres wolności gospodarczej, ale w ramach rządów prawa. Czyli to nie jest, nie, wolny rynek to nie jest Amerykanka, jak przedstawiają to niektórzy jego wrogowie. To jest szeroko zakrojona wolność, równo egzekwowana w ramach rządów prawa. Tylko to. Czyli w ramach państwa. No i wiemy na wszelką wątpliwość przez badanie empiryczne, że jeżeli taki system się wprowadzi i utrzyma, on na tyle wyzwala energię ludzi twórczych i pracowitych, że poprawia się poziom życia dla wszystkich. A jeżeli się to ograniczy, to postęp jest mniejszy. Jeśli je zlikwiduje, to jest socjalistyczna sytuacja. Co jest przeciwieństwem? Albo złym kapitalizmem. Na przykład w Rosji, gdzie własność prywatna jest legalna, ale jest dużo państwowych też, ale nade wszystko są dwie kategorie prywatnych przedsiębiorców. Jedni powiązani z Putinem, czyli politycznie, innych się często nazywa oligarchami, a i reszta, która jest dyskryminowana przez tych pierwszych. I do tego stopnia, że ci pierwsi wygrywają zamówienia publiczne, zresztą takie jest na Węgrzech u Orbana, i mogą wykorzystywać aparat skarbowy czy prokuratury, żeby przejmować majątki tych drugich. Czyli to pewnie dobry kapitalizm. To jest niemoralny, nie fair i ogranicza się eliminuje. Trzeba wiedzieć wobec tego, jakim kapitalizmem. Skoro socjalizm wszędzie przynosi nędzę, to zacofanie i tak dalej. Okej. Druga rzecz, ponieważ ten socjalizm był straszny, to wielkim wydarzeniem było to, że padł. To było nieoczekiwane. Nikt się nie spodziewał i nie mógł spodziewać. Tego się nie dało przewidzieć. W historii duże zwroty są nieprzewidywane, bo jest taki zwrot nieoczekiwany. Nikt nie spodziewał się, że do władzy dojdzie Związku Radzieckich Gorbaczów, który doprowadzi niekoniecznie chcąc do demontażu Związku Radzieckich. A w Polsce mieliśmy też samoistne ruchy. Państwo, na temat tego, co się działo w Polsce w 1989 roku, macie różne pewnie przekazy. Niekoniecznie prawdziwe, chciałem Wam powiedzieć, że jest mnóstwo badań empirycznych. A porządne badania zawsze porównują rzeczy ostatecznie porównywane.
A jak porównywać Polskę w 1989 roku? No nie od razu ze Szwajcarią. Trzeba ją porównywać z innymi krajami, które miały ustrój socjalistyczny i zobaczyć, który się szybciej rozwijał. I nie ma żadnych wątpliwości, świetne badań empirycznych, że Polska jak do tej pory osiągnęła największy przyrost rozmiarów gospodarki i że nadrobiła sporą część dystansu, jaki straciliśmy przez naszą złą historię, łącznie z historią socjalizmu w Polsce. Ukazał się gdzieś półtora roku temu raport Banku Światowego, który jest dostępny, który można przeczytać o Polsce w świetle ekspertów, jako kraju, w którym odniósł największy sukces przy umiarkowanym wzroście nierówności i przy takim wzroście, który głównie polegał na tym, że było coraz więcej produktywnego zatrudnienia. Zawsze to jest oparte w przypadku krajów zacofanych na początku na transferze technologii, które jest możliwe tylko wtedy, kiedy dominuje prywatna przedsiębiorczość, krajowa czy zagraniczna. To możemy. Tutaj w tej prezentacji mam ileś tam ilustracji, gdzie to jest. A, tu, ale tylko szybko, bo proszę, że przekraczam przydzielony sobie limit czasu. No, to macie tempo wzrostu Polski na tych innych krajach. Polska na czerwono. No i wiemy, że to może pominę, przepraszam bardzo. Aha, a to są to, o czym mówiłem, te kolosalne różnice w warunkach życia, w zależności od Polska, Hiszpania, Muzyka, Korea i tak dalej. A to macie zmiany pozycyjne. Początkowo się wydawało, że wszystkie kraje idą w tym samym kierunku, to znaczy rządów prawa, demokracji, gospodarki kapitalistycznej, czy rynkowej, a potem się to rozdwoiło. Się rozszczepiło i Rosja po śmiałych reformach po 1991 roku zboczyła na długo z kursu pod rządami Putina. Jest systemem autorytarnym ze słabo rozwiązaną gospodarką. Kraje Azji Centralnej to są kraje autorytarne. Co z kolei najlepszy to jest gospodarka, to jest Kazachstan. W 1994 roku wolne wybory na Białorusi wygrał Łukaszenko. To był ostatni moment. On bardzo nie lubi prywatyzacji. Jak słyszę te niektóre słowany w Polsce, to zastanawiam się, czy to nie jest prawie z Łukaszenką. Dla niego każda opozycja była złodziejami. Bo każda prywatyzacja była złodziejstwem. Bardzo własność państwowa jest znakomita, sprawna i święta. Dobrze, to macie państwo, no też, okej, okay, macie, są rozmaite wskaźniki, które pokazują, że po krótkim czasie wspólnego kursu to się rozdwoiło. Znaczy i generalnie jak na razie Europa Środkowo-Wschodnia dotarła w pół bliżej zachodniego modelu. Co to jest? To jest demokracja, dzięki temu, że są rozległe wolności obywatelskie, i wymiar sprawiedliwości jest na tyle niezależny od polityków, że nie ogranicza konkurencji. I wreszcie, że jest gospodarka wolnego. To mniej więcej są cechy zachodniego modelu. W odróżnieniu od alternatywnego. Prawa własności to różnie wygląda. Dobra, to jest jego dnia. Jak ludzie mogę wrócić do dyskusji, żeby pokazać, że po 1989 roku mieliśmy dobrą transformację, w porównaniu z tym, co było poprzednio, ale w różnym stopniu w różnych krajach. Dlaczego na ten temat jest wiele prac i wiele spekulacji, możemy do tego wrócić. Dobrze. Aha. Może jeszcze jedno, bo pewnie często słyszycie, że jak to w Polsce są niskie łącznie wydatki socjalne. Macie dane, tutaj w tej osi poziomej mamy od krajów biednych do bogatych. A na pionowej to jest jaki procent PKB stanowią wydatki socjalne. Co widzimy? Po pierwsze ogromne zróżnicowanie przy każdym poziomie dochodu na głowę. Wśród krajów biednych najwięcej wydaje Ukraina. I czy dzięki temu będzie bogata? No nie. Wśród krajów bogatych
Wbrew temu, co się często sądzi, Stany Zjednoczone mają duże państwo socjalne. I więcej wydają niż Szwajcaria. Więcej niż Kanada. A Polska wydaje więcej niż Szwajcaria, jako odsetek PKB. I więcej niż Stany Zjednoczone. Jest taka grupa krajów, które są zamożne. Tajwan, Hongkong, Korea. Które mało wydają. To znaczy one się rozwijały i wydatki też rosły, ale one rosły wolniej trochę niż wzrost. W konsekwencji ludzie mieli silne bodźce do oszczędzania. Były duże oszczędności, które finansowały duże inwestycje. Mniej więcej ten model powierały Chiny kontynentalne od końca lat 70. Do Chin możemy sobie wrócić. Okej. Państwo, to jest przykład generalnie dobrej transformacji, to znaczy od złego ustroju. To jest absolutnie złego ustroju według wszystkich głównych kryteriów, jak wolność, podstawowe prawa człowieka, które nie istnieją bez ograniczonego państwa. To znaczy takiego, który nie kontroluje wymiaru sprawiedliwości. I nie pozbawia ludzi praw, wolności gospodarczej. Mniej więcej. Tak? W tym sensie to był wielki postęp, ludzie różne w różnych krajach. Ale w historii zdarzają się różne transformacje. Na przykład wprowadzenie w praktyce w Rosji sowieckiej socjalizmu czy komunizmu było gigantycznym wypadkiem w historii, który się utrzymał przez następne 70 lat. No co się tam stało? No, carat upadał, muszę sobie przypomnieć, rewolucja lutowa, która dała zalążki czy takiej nadziei na demokratyzację i państwo konstytucyjne i została obalona przez grupę zdolnych terrorystów na czele z Leninem. Bardzo bezwzględni, zdolni terroryści i opanowali, oszukali chłopów, których potem skolektywizowali z milionami ofiar i przy pomocy terroru rządzili przez następne 70-80 lat. Oczywiście ten terror trochę był mniejszy, natomiast cały czas to było zastraszane. No i na końcu to się nieoczekiwanie rozsypało, ale nie musiało. Jeden wniosek jest taki, że złe ustroje, niestety złe w sensie gwałcenia praw człowieka, zastoju mogą długo istnieć, jeżeli raz się je wprowadzi. I raz, jeżeli raz grupa, która dochodzi do władzy, opanowuje państwo, a szczególnie jego najbardziej represyjną część. To wymiar sprawiedliwości, który staje się wymiarem niesprawiedliwości. Ale nazywa się ciągle wymiarem sprawiedliwości. Teraz na koniec to mieliśmy, to był wielki, gigantyczny, straszny wypadek historii. Ten model był wpływowy w Chinach. Komuniści nieoczekiwanie wygrali wojnę domową. W końcu lat 40. doszli do władzy, to był Mao Tse-tung. Zastosowali terror, w wyniku polityki Mao Tse-tunga umarło 70 milionów ludzi. On nadal jest prorokiem. Oni mogą się od niego odciąć. Czyli złe ustroje to... I dopiero od końca lat 70. wtedy liberalizacji gospodarczej, ale nie politycznej, nie zostały się. W ostatnich latach mamy przypadki nie tak drastycznych, ale złych transformacji. To jest na koniec. Że złe transformacje różne. Mam na myśli odchodzenie albo zmniejszanie, albo narażanie podstaw ustroju, który ludziom daje najwięcej wolności i najwięcej bezpieczeństwa w stosunkach z państwem. Czy odchodzenie od państwa prawa i zawężanie innych wolności. Jakie mamy przykłady? Mamy przykłady złych transformacji, które zostały zakończone. Łukaszenko, mówiłem, w 1994 roku, Białoruś. Putin doszedł jako liberał. I był niezwykle popularny w latach 2000, bo Rosja startowała z dołka. Nie mogła się tylko rozwijać i on wykorzystał ten boom gospodarczy, żeby zakręcać śrubę, aż do sytuacji, kiedy zlikwidował demokrację. Kiedy zlikwidował rządy prawa, bo ona ma wymiar sprawiedliwości. Węgry. Wielu wybitnych Węgrów uważa, że opozycja wskutek tego, co zrobił Orban, nie może wygrać. Tak jest zmanipulowany system.
Nawet nie potrzeba tam jakiegoś wielkiego zastraszania. Takie są nierówne szanse w tej rywalizacji politycznej. Turcja, Erdogan. Brutalny autokrat, który aresztował dziesiątki tysięcy ludzi. Opanował wymiar sprawiedliwości. Sędziowie aresztują liderów opozycji, skazują na 10 lat. A ciągle jeszcze są niezależne organizacje. Ciągle jeszcze z partii Erdoğana wyłamali się dwaj poprzedni jego sojusznicy i zakładają niezależną partię. Ale oczywiście nie sposób powiedzieć, że tam są równe szanse w polityce, bo nie są. Nie chcę wchodzić w polskie sprawy, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że najbliższe dni pokażą, do której grupy dołączymy. To są przypadki odwróconych z ukraińską mocą. Nie liczę, ale są. Takich szukam. Takim jednym z tych przypadków jest Macedonia. Mały kraj, ale ciekawe, bo tam doszła do władzy ekipa, która uprawiała agresywną politykę historyczną. Wobec tego mieszkańcy Macedonii mogli się dowiedzieć, że pochodzą od Aleksandra Wielkiego. Były pomniki, były opanowanie wymiaru sprawiedliwości, były próba agresywnego gospodarki i to jest przegrane. Prawdą na interwencji przegrali wybory, ale co się stało? On był krajewski, królewski. Uzyskał azyl. Gdzie? W Budapeszcie. To było dobre zakończenie z wojny. Dziękuję bardzo.